bardzo kochał gór, nie potrafił bez nich żyć. Jerzy Kukuczka, wybitny sportowiec, ciągle w naszych sercach. U nas też tutaj jest cały czas, żyje między nami i pamięć trwa jak najbardziej dalej i wszyscy o nim pamiętamy. Ciągle jest z nami, jest w naszych sercach, jest w naszych duszach i żyje wśród nas codziennie. To pani Cecylia Kukuczka, żona niezwykłego himalaisty, sportowca, który sięgał po wielkie cele. Rozmawiamy w Istebnej. Istebna to jego miejsce, tak, to właśnie korzenie jego wywodzą się stąd, z Istebnej. Rodzice byli góralami z Istebnej, Jerzy bardzo tutaj lubiał przebywać. Każdą wolną chwilę spędzał tutaj z rodziną, także było to jego naprawdę ulubione miejsce. Jerzy był bardzo dobrym narciarzem. Całe życie od małego dziecka jeździł na tych nartach. Kiedy zdobył właśnie swój ostatni, najwyższy szczyt świata, to była Shisha Pangma, i zjechał na tych nartach do bazy. W bazie czekała na niego niespodzianka. Kobiety, które uczestniczyły w wyprawie wraz z Wandą Rutkiewicz i wraz z doktorem wyprawy, przygotowali dla niego 14 śląskich klusek, które bardzo lubił. I do każdej kluski wbili właśnie chorągiewki z nazwami wszystkich szczytów, które zdobył. Tak przywitali Jerzego w bazie po zdobyciu całej korony Himalajów. Wraz z Arturem Heizerem zimą właśnie zdobyli Annapurnę. Była to bardzo trudna, ciężka wyprawa. Mieli bardzo wiele różnych przeżyć w ścianie. No i właśnie po zejściu do bazy Jerzy śpiewał piosenkę Kocham Cię życie. Widocznie wiele przeżył tam na tej ścianie. Pani Cecylia podkreśla. Każda wyprawa nie była łatwa. Każda wyprawa była inna, ale każda była trudna moim zdaniem. Były to bardzo trudne, ciężkie, ekstremalne warunki, tym bardziej, że wówczas himalaiści nie mieli takiego dobrego sprzętu, nie mieli dobrych ubiorów. Wszystko było inaczej jak teraz, a mimo tego mieli bardzo wielkie osiągnięcia, mieli hart ducha bardzo duży i taki właśnie cel, gdzie dążyli do tego celu i chcieli pokazać, że potrafią coś dla Polski zrobić. Bardzo kochał gór, nie potrafił bez nich żyć i tak ciągle wracał właśnie w te góry swoje ukochane. Nie było sposobu mu ich odebrać po prostu. Nie było takiej możliwości, zakazu, żeby powiedzieć, że nie jedź w te góry, bo może ci się coś złego przydarzyć. Też nie chciałam z drugiej strony mu odbierać tego, co dla niego jest najpiękniejsze, tej miłości do gór, tych jego przeżyć, bo wiedziałam, że to dla niego bardzo wiele znaczy.